Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2, Stay Human, kochani. Wracamy do questów głównych, przynajmniej tak mi się wydaje. Idziemy pogadać z Frankiem. Dobrze, tu mam delikatną przerwę od tej gry. Dopiero co ją uruchomiłem, więc możliwe, że będą jakieś tak spajki początkowe. Ta gra się lubi doczytywać, mimo iż jest na dysku SSD. Ale miejmy nadzieję, że będzie tego mało. Spokojnie się to zrobiło. Bardzo spokojnie się zrobiło. Ponadto, kochani, zauważyłem, że mamy dosyć sporo nowych przedmiotów. Lecimy. O, dobra. Pykło. Jak my tu wyjdziemy? Tak wyjdziemy. Dobra, nie bądź taki hop do przodu, bo ci z tyłu zabraknie. Dawaj pedeki. Kochani, mamy w ogóle świetną broń. Ja jej nie zauważyłem, że my ją mamy. Mamy piąty poziom, ten ogólny ręga gracza. A dostaliśmy motomaniaka na szósty. Ona jest faktem wolna. Nie ma żadnych dodatków, ale ma 223 obrażenia, czyli ponad dwukrotność tego, co mamy w tej chwili. Ponadto, złapaliśmy bodajże tą kosę. 83 obrażenia. No nie jest to jakiś super hiper, ale. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze jedną broń, tylko gdzie ona jest? Ona była tu na piąty poziom, 90 obrażeń, ale no niestety nie ma części początkowej. A jest część ostatnia, no to w sumie może też z tego coś zrobić. Aczkolwiek na razie zostaję przy tym. Umiejętności mamy te same, nic się tu nie zmieniło. Stary, ocaliłeś mi skórę. Dziękuję. To spoko. Dla ciebie. Dzięki. I tak idziemy na razie na łucznika, przynajmniej tak mi się wydaje. Oj, nie udało mi się, nie pykło mi. No i oczywiście lag spike. Nawet podwójny. Potrójny. Kwadra. O. Oj, jakbym mógł tym to powycinał, w cholerę. Nie wiem czemu tak się dzieje, naprawdę nie mam pojęcia. To jest mega dziwne. Gra chodziła bardzo dobrze, a teraz chodzi, no... 2 na 10. O ile to można 2 na 10 w ogóle nazwać. Dobra, chodźmy do tego Franka. Nie wiem ile nam gry zostało jeszcze. Mam nadzieję, że trochę jej jest. To, że questy poboczne sobie nadrobimy więcej na streamach. Dobra. Frank. To prywatna impreza, czy każdy może wbić? Sporo zrobiłeś dla miasta, Aiden. Dla nocnych biegaczy. Kiedyś będziesz jednym z nas. Będziesz z niego niezły biegacz, co Lawan? Najlepszy. A co do dziś? Hej! Słuchajcie! Chciałem coś powiedzieć. Ej! Słuchajcie mnie! Hej! Zamknijcie się wszyscy! Frank chce coś powiedzieć. Na mocy resztki danej mi władzy ogłaszam Lawan oficjalnie i na zawsze nocnym biegaczem. Tak, kurwa! Lawan! Nie kiwaj! Frank? Czyli reaktywujesz nocnych biegaczy? Nie, to ty ich reaktywujesz. Ty i Aiden w sumie już zaczęliście. Te stare wygi to byli nocni biegacze, którzy usłyszeli mój komunikat i wrócili. Ale ty przebiłaś ich o stokroć. Dorosłaś. Wal się! Widzisz? Credo, skoro Hakon żyje, to znaczy, że nauczyłaś się wybaczać. Znalazłaś równowagę. O to właśnie chodzi w byciu nocnym biegaczem. A co z tobą, Frank? Umiesz wybaczyć? Nie masz na grosz wyczucia, Hakon. Zazwyczaj, ale nie tym razem. Może ci się to przyda. Skąd to wziąłeś? Cały czas miałem to przy sobie, Frank. To jak to będzie, szefie? Skoro Lawan może ci wybaczyć, to chyba nie mam wyjścia. Nie jestem przekonany, ale darowanemu koniowi... Dobrze.
ale teraz jest chwila Lawan, nie twoja. Więc zamknij się na moment. Słuchajcie, pakujcie dupska na dach. To lepsze miejsce na ceremonię niż jebany bar. O kurde, ale się pozmieniał. Nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Dzisiaj rodzę się na nowo, by służyć sprawie większej niż ja. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę mieczem, który siecze wrogów ludzkości. Będę tarczą, za którą ludzkość powstanie na nowo. Będę tarczą, za którą ludzkość powstanie na nowo. Będę światłem w ciemności. Będę światłem w ciemności. Oto moja ofiara. Oto moja ofiara. Moja przysięga. Moja przysięga. Nocnego biegacza. Nocnego biegacza. To jest to. Będziesz ze mnie dumny. Już jestem. Ta chwila wymaga uczczenia. Ludziska, z powrotem do baru! Hayden, doktorka, o której ci mówiłem, to Weronika Ryan. Mieszka Volt Villedor. Żartujesz sobie? Co? Poznałem ją już jakiś czas temu. Byliśmy znajomymi. Przychodziła do kantyny. Chyba udało mi się jej nie wkurzyć, kiedy chlałem na umór, bo zgodziła się pomóc. Pogadamy, zanim pójdziesz? No pewnie. Spoko. Brzmi poważnie. Pogadamy później. Powodzenia. To gratulacje. Wybacz, że cię unikałam. Ja... Wiesz, jak to się mówi. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znaczy, że pora odejść. Tak. Pielgrzymi tak mawiają. Żadne z nas nie musi się już martwić. O. Dziwne musi być nie chcieć zabić Hakona. Pewnie ci dziwnie od powrotu Hakona. Jeszcze jak. Tyle czasu chciałam go tylko zabić. Ale może... No wiesz... Może nie zrobiłam tego, bo tak naprawdę nie chciałam. Może po prostu chciałam przestać cierpieć. No a... Teraz cierpisz? W sumie nie. To raczej jak swędzenie przy gojącej się ranie. Ale nie czuję bólu po raz pierwszy od... Sama już nie wiem, od jak dawna. O, jak się czujesz jako nocny biegacz? Jesteś oficjalnie nocnym biegaczem. I jak ci z tym? Dziwnie. Przez długi czas był tylko Frank. A nocni biegacze żyli tylko w jego opowieściach. Teraz jesteśmy jak pierdolona rodzina. Nawet jebany Hakon. Dasz kurwa wiarę? Nawet jebany Hakon. Dobra, martwiłem się, kiedy zniknęłaś. Wiesz, Lawan... Martwiłem się. Zaczyna się. Po akcji z twoim mieszkaniem. Moim i Hakona. Tak, mogę to powiedzieć. A skoro mogę, to znaczy, że nie musisz się już o mnie więcej martwić. Nadal muszę, zwłaszcza teraz, bo wiesz, posłuchaj pielgrzyma, szczęśliwi ludzie są wrażliwi. Umiesz zepsuć atmosferę. Chodzi o to, że po tym wszystkim nie chcę, żebyś znów cierpiała. Kiedy następnym razem ktoś mnie zrani, szybko zabiję tego skurwiela. Chyba powinienem na tym poprzestać. Słuchaj, przykro mi, że cię zostawiłam. Po prostu... W porządku, to nie była moja sprawa. Była, przeze mnie. Sama cię tam zabrałam. Może zrobiłam to celowo. Celowo? Ty sprawiłeś, że ja, Frank i to wszystko, to twoja sprawa. I zobacz, ile wszyscy zyskaliśmy. Może ja chciałam, żebyś wiedział, ale za bardzo bałam się powiedzieć ci o tym, więc... Więc poszliśmy po buty. No tak, te jebane buty. Dobrze ci w nich.
Dobra, już czas na mnie. Idziesz szukać siostry, tak? Czasem jej zazdroszczę. Zazdrościsz? Czego? Że tak dużo dla kogoś znaczy. Przepraszam, kurwa, pierdolę od rzeczy. Nieprawda. Nie, 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 nieprawda. Zamknij się już. Dzięki. Frank coś dla ciebie ma, Aiden. Ej. Lawan. Czekają na ciebie na dole. Idę, Hakon. Kurwa. Idź robić swoje, Aiden. I powodzenia. Teraz ja też muszę robić swoje. Im więcej się zmienia, tym bardziej wszystko jest takie samo, co młody? Frank znalazł doktorkę, której szukałeś. Weronikę Ryan. Wygląda na to, że pracowała dla GRE. A myślałem, że wiem już wszystko o kobietach w tym mieście. Powinieneś ją znaleźć gdzieś w okolicy kościoła. No to lecimy. Mam ci wiele do powiedzenia, Lawan. Wspólniczka, ej, wchodzimy w romans, a jak? Wchodzimy w romans. Ale ty, Aiden, umiesz wszystko spieprzyć, naprawdę. Jesteś genialny. Jesteś genialny. Jeszcze dwa trofea. I będziemy mieć ulepszenie już na minus 75%, więc nie będziemy musieli się martwić o broń. Ja wiem, że ja troszeczkę zaniedbuję resztę rzeczy. Ale... Zrobimy sobie gdzieś z jednego streama, gdzie będziemy tylko i wyłącznie bić moby. Będziemy tak farmić te talizmany, że się posramy. I do potęgi się posramy. O, cóż to jest? Wyzwanie parkurowe. Ja wyzwań nie lubię. Dobra, zlećmy sobie tu. Zlecimy sobie i lecimy na górę. Lecimy do pani doktor. Lecimy do pani doktor. Oj, do góry, do góry, do góry. No ej! Jakie chamskie! Jakie chamskie! Co to miało znaczyć? Dobra, zlećmy, tylko trafmy, błagam, traf. O, prawie. Kurka, wódka, nie? Ups. Korci. Korci. Tam jest łucznik. Nie, zamknij się. No, weź, nie rób tak. Nie rób tak. No, weź. No, co ty jesteś, kurwa? Terminator? Op. Pełen zarażonego zawsze na propcie. Może trochę strzał straciliśmy, ale zawsze jakieś trofeum. Zawsze jakieś trofeum. Tego nie biorę. Dzień dobry panu. Pyk, 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 pyk. O, traf, tylko traf. Aiden, dobrze. Co to było? Co to były za kartki, przepraszam bardzo. Up, do góry. Dolecimy. Kurde, ale to jest mazepa. Mazepa Aiden. Metrów, to jest cholery. Ale czy to nie jest... w Old Villador? Ja przypadkiem nie muszę przejść przez bezpieczną? Oczywiście, że tak. Musimy się cofnąć. Czyli i tak musimy iść do metra i tak. Aj. Oszukali mnie cholery, no. I cyk. Oczywiście Aiden nie umie na paralotni. Ale parkour kolejny poziom byliśmy. Spoko. Gdzie jest metro? Jest, przecież ja nie muszę używać metra. Przecież ja nie muszę używać metra.
Możemy bez problemu szybko podróż użyć w tą stronę. Tę stronę. No widzę, że mi się ogień w kominku dopala. Ogień dopala, nie ogień, benzyna. Znaczy alkohol, bo to jest biokominek. Dobra. To jest tu. Ciekawe, co z tego wyniknie. No jak co? A co ty tu robisz, kolego? Co ty tu robisz? Oho, i lag spike? No oczywiście, że tak. A tylko mi wykrzycz grę. Grę, przepraszam. Nie wiem, co się z tym dzieje. Jezu, przecież tak się nie robiło. Na pierwszych odcinkach widzieliście nawet. Nie robiło się tak. To jest tragedia. No i lag spike, kurwa. Uuuu, 115 DPS, a? 100. Ale korci. Kurde, no takiego łuku. To jest spinacz, a to jest też spinacz. Tylko to jest spinacz wersja Ultimate. Nazwijcie mnie szaleńcem. Kurde, nie wiadomo, czy się taka okazja trafi. Bierzemy to. Kurde, 5 do sprzedania. Tylko 5. Was w domu biją. Dobra, bierzemy to. Łuk poziom 5. Może jestem głupi. Nie przeczę. Ej, a która to była ta doktorka? Poko lud, fajnie, dzięki, miło. Czekajcie, bo tu gdzieś właśnie była... O, właśnie, Medbay. Cześć, Barney. Co cię tu sprowadza? Widziałeś doktor Ryan? Dobra, zapytajmy, jak leci. Barney, jak żyjesz? Nieźle. SPC przestali zawracać nam dupę. Zastanawiam się nawet nad rozkręceniem biznesu. Wiem co nieco o projektowaniu broni. Może zacznę coś tworzyć. Brzmi nieźle. O Jezu, co słychać o Sophie? A co słychać u Sophie? A, tak. To niezłe wieści. Teraz jest tu szefową. Nie wątpię. Wszyscy zrozumieli, że potrzebny nam przywódca z prawdziwego zdarzenia. Moim zdaniem wszystko skończyło się tak, jak powinno. Pewnie się cieszy. Tak jak reszta Old Villador. No, powiedzmy. Widziałeś doktor Ryan? Szukam doktor Weroniki Ryan. Nie ty jeden, człowieku. Jak to? Pani doktor ma kłopoty. I to dość osobliwe kłopoty. Wiesz, w Old Villador zjawiła się grupa renegatów. Z początku szykowaliśmy się na kolejną walkę, ale nie zaatakowali bazaru. Po prostu jej szukali. Oczywiście nie powiedzieliśmy, gdzie jest. A gdzie jest Weronika? Mnie chyba powiesz, co? W kryjówce. Vincenzo z kilkoma ludźmi pilnują jej tam. Ale im mniej osób wie o tym miejscu, tym jest bezpieczniejsza. Co to za miejsce, Barney? Jeśli renegaci chcą dopaść Weronikę, to kilku ludzi nie wystarczy. Nie przepuścisz żadnej bitki, co? Ten budynek jest na północ od Quarry End. Courtesan Row Street. Ale nie wiesz tego ode mnie. A, dlaczego nie pomagasz Vincenzowi? A ty? Dlaczego jesteś tu, a nie z Vincenzem i resztą? Chciałem im pomóc, ale Sophie mnie od tego odwiodła. Powiedziała, że męczyliby się z moim charakterem. Jakim charakterem, do chuja pana? Nie mam pojęcia. Dobra. Jesteś po prostu wkurwiający. Dzięki za informację. Pójdę im pomóc. A to o mnie mówią, że śpieszno mi do walki. No ale powodzenia, stary. Hejo, banana. Na, hejo, banana. Masz coś do sprzedania jeszcze? Nic. Dobra, więc wróciliśmy do Old Villador. Stary, dobry Old Villador. Jest ja was przepraszam za moją chrypę, ale... Coś mi siadło na gardło, nie wiem co. Nie mam pojęcia. Mordy nie drę, dziwo. Nawet na jedyne już mordy nie drę. No, pojawiły się kurde nam te hotspoty, bo chyba wcześniej ich nie było. Czemu sobie nie przypominam, żeby one były. Tu nic nie ma. O nie, 6 godzina się robi. Mam jeszcze 3. Mam jeszcze 3 godziny. Mam nadzieję, że to będzie jakiś safe zone.
gdzie będziemy mogli cisnąć w komara. Dobra, zobaczmy, jak te parkury teraz będą wychodzić na tej mapce, bo wcześniej mieliśmy z tym problem. A teraz, jak to idzie? No idzie chyba lepiej. Idzie chyba lepiej. Idzie znacznie lepiej. Bez porównania. Ale nadal jesteśmy lamy. Znaczy, my. Ja jestem lama. Na przykład w ten sposób. I lag spike oczywiście. Jakby to było inaczej. Ups. Parkour. Parkour. Widzę, że jesteśmy już lepsi w tym parkurze. Parkour. Aha, pościg. No i dobra, będzie ciekawiej. Opa. Hop. Hop. I cyk na drugą stronę. O, 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 o. Parkour. A jak się tutaj parkoury robi? I nawet się jeszcze nie wyjebałem. W sensie to się zaraz może zmienić, ale... Ale jeszcze nie. Pościg dobiegł końca. Świetnie. Akurat, bo jesteśmy na miejscu. Gdzie tu jest wejście? O nie, renegaci. Headshot. No i oczywiście lag spike. Jezu, co się z tym dzieje? Ja was przepraszam za to, naprawdę. Was bardzo przepraszam, ale to nie jest moja wina. Nawet nie jest wina mojego sprzętu. Po prostu wina tej gry. Ona coś ostatnio odwala. Nie wiem co, nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale coś odwala. Co, teraz pora na śmierć Vincenzo? Czyżby? Dajcie mi tutaj jakieś rzeczy, jeszcze szmaty na przykład. Złomy i inne bajery. Dobra. Jedna szapka jeszcze. Alkohol zawsze na propsie. Będę się rozłożył jak przecinek. No i schodzimy. To jesteś? Słucham, co? Wy się chyba z czymś na głowie pozamienialiście, delikatnie mówiąc. Ja tu jestem Legolas. Najlepszy łucznik. Tu jeszcze kurde coś jest. A, Screamer. No to nie, tu już nic nie ma. No czy oprócz tego? No tu też nic nie było. Ale jest notatka. Zamek średni. Co się z wami stało? Jak zobaczę martwego Vincenzo, to parsknę śmiechem. Kurwa, nie pomyliłem się. Dzięki Bogu. Gdzie Weronika? Udało jej się uciec. Muszę ją znaleźć. Wiesz, gdzie teraz jest? Nie. Ale możemy spróbować się z nią skontaktować. Weronika? Weronika? Jesteś bezpieczna? Weronika? Cholera. Coś tu nie gra. Tak. Jestem bezpieczna. A ty? O, teraz już tak. Jest tu ktoś, kto chce z tobą pomówić. Doktor Ryan? Jestem Aiden. Wiem, że ścigają cię renegaci. Szybko, Aiden. Kolejni renegaci mogą się tu zjawić. Frank mówił, że pracowałaś dla GRE. Potrzebny mi dostęp do bazy danych GRE w obserwatorium. Mam klucz GRE. Klucz dostępu GRE? Tak mi powiedziano. Myślisz, że... Spotkajmy się. Będę w małym budynku przy zaporze, niedaleko obserwatorium.
Dobra, to ja... Halo? Ostrożnie, Aiden. To miejsce jest pełne chemikaliów. Będę uważał. Dzięki za ostrzeżenie, Vincenzo. To ja dziękuję. Dobrze, że się zjawiłeś. Bywaj, Aiden. Żegnaj. No ale przeżyjesz, tak? Jak przeżyjesz, to git. Nie chcesz apteczki? Nic? Rzeczy? Ja was zamknę. Ja was zamknę, panowie. Dobra, tu wyjścia, rozumiem, nie ma. Amfa Fatima było i nie ma, czyli musimy przejść górą. Jak sestrienka uważa? Tylko jest godzina 7:41, zaraz się zaczyna koniec nocki. A ja bym chciał to zrobić podczas nocki. Nocki, bo ja się nie bawię w inne klocki. Ej, tutaj tego nie było wcześniej. Co to zamknął, przepraszam bardzo? Daleko? Kurde. Ile ty tam wywędrowałaś? Czy ja mam tu w ogóle jakąś mapę? Napisałem, że tu może być dom. W sumie i tak to jest dalej. Kurwa, gdzie? Gdzie, przepraszam bardzo? Szybka podróż nie jest w tej chwili dostępna? The fuck? Dobra, lecimy tędy. Boże, to jest daleko. Nawet przeżyłem i nie straciłem nic. Nie może być. Nie może być. Nocny zaułek. Dobra. Ale tu może coś być. Nic nie ma. Aiden, czy ty nie rozumiesz, że jak klikam spację do tyłu, to ja chcę zejść, a nie chcę wejść? O, właśnie. Nic tu nie ma? Ej. Prawda? Ale lipa. Tam jest skrzynia jakaś. Który tam krzyczy, nie zabijajcie mnie. Dobra, robimy Assassin's Creed'a. Big. Brawo. Masz. Te dupki zamierzały mnie zabić. Dzięki za raz. Naprawdę? Co ty nie powiesz? Dawaj to, co tam masz. Dawaj, co tam masz. Idziemy dalej. Więc co, jesteśmy oficjalnie nocnymi biegaczami, którzy biegają w tej chwili w dzień. Sens i logika. Dobra. Tam jest jakiś zołek, to jest pewnie konwój. Dobra. Pyk. I do góry. Kryjmy sobie tą miejscóweczkę. Jakimi inhibitorami? No bez jaj. Nie mów, że spadniesz, bo cię zabiję chyba. Co tak jebło? Coś tu jebło. Gdzieś tu poniżej. Co to? I co to wybuchło? Aaa, potapiany. Jak się, no to bawcie się z tymi, kurde, koczkodonami. Odpalamy agregata. Pyk, pyk, pyk. Kryjówka naszego biegacza odblokowana. Miło, przyjemnie, fajnie. Tu jeszcze są ule, sobie przy okazji to weźmiemy. W ogóle nie korzystam ostatnio z apteczek zwykłych, wiecie? Nie wiem czemu. Coraz więcej tych ataków, coraz więcej. Dobra. Dulkamy do nocy. Gdzie te inhibitory masz niby? 26, 25. Gdzieś niby tutaj poniżej.
Rozumiem, że gdzieś tu pewnie. Tak. Nie, no gdzieś tą stronę. Ej. To mnie tu nie było? To są anomalie gier. No i spadaj na bambus. To twój problem, było się nie zacinać. Kurwa, tu co noc praktycznie ktoś potrzebuje pomocy. Ja już mam was dość. To nie jest warte żadnych expów. By słuchać waszego biadolenia. A dla healera to tak w sumie not worth. Pomagacze, wojskowe apteczki. Uuu, jakiś toporek 120 DPS. Maska snajpera, o tak. Jeżeli teraz się będziemy przebranżawiać, to to jest świetne. 7,7. Trochę mniejsza regeneracja wytrzymałości, ale tak, zasięg zmysłu przetrwania większy. Też wytrzymałości mniejsza, obrażenie dystansowe 7,7. Fajne. Fajne. To jest fajne. Bierem oczywiście. Dobra, czy ty masz jakieś punkty? Nie masz punktów, masz punkty parkouru jeszcze. Bezgłośny ruch, rozganiacz, skok po ślizgu, tak 2 na 10. Skok z obrotem, bezpieczne lądowanie. O, czemu ja w to nie dodawałem wcześniej? O Jezu. To jest genialne. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. To by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie, chociaż harmonogramu jeszcze chyba nie zaktualizowałem, albo już jest, nie no, jak to oglądacie, to jest na 100% zaktualizowany. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!